księże arcybiskupie, księże biskupie, księże infulacie, współbracia w kapłaństwie, rodzino, drodzy wierni bracia, siostry, którzy przybyliście tutaj do tej katedry, aby modlić się do Boga o miłosierdzie dla Igora. Chciałbym rozpocząć to swoje przemówienie krótkie od słów, które ksiądz Igor napisał w swoim testamencie. Pierwsze słowa są takie: dziękuję Bogu w Trójcy Jedynemu za dar życia, za dar powołania do kapłaństwa. Dziękuję Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa. Tak rozpoczynał swój testament. Kiedy byliśmy miesiąc temu na pogrzebie księdza Franciszka, jeden z kolegów z kursowych i jego przypomniał słowa: któż z was przy całej swojej trosce albo potędze może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Nikt. Często przypominają nam się słowa, które powtarzamy ludziom: bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tak samo nasłuchują się takie słowa: bądźcie gotowi, dlatego że nie znacie dnia ani godziny, kiedy wy staniecie przed Bogiem. Dwa tygodnie temu Andrzej, brat księdza Igora, z dziećmi był w Drohobyczu na mszy świętej. Była akurat msza święta dla dzieci. Wyszedłem z mikrofonem do dzieci i zadaję takie pytanie: z czym wam kojarzy się słowo? Nie znam odpowiednika polskiego tego słowa, ale jest takie słowo: nasolodżuwatysia. Z czym ono się wam kojarzy? Jedna dziewczynka mówi: można nasolodżuwatysia, kiedy leżysz na pisku na morzu i zagarajesz. Jedno dziecko mówi: ministrant taki puchnasty, Dominik, ja nasolodżuję się wtedy, kiedy mama żarzy kotlety, a ja ich jem. Potem jedna dziewczynka mówi: a ja nasolodżuję się, kiedy jem szokolad. I ja do dzieci pytam, zadaję takie pytanie: kiedy wy jesteście w kościele, kim wy nasolodżujecie się? Czym wy tu nasolodżujecie się? I dzieci wtedy mówią: Panem Bogiem. Potem ktoś z nich mówi: modlitwą. I drodzy bracia i siostry, ksiądz to jest ten człowiek, który potrafi, jeżeli ma wiarę, nasolodżować się Bogiem modlitwą każdego dnia, od rana do wieczora, od wieczora do rana. My kapłani mamy ten dar nasolodżować się Bogiem i Jego darami, które otrzymaliśmy. I to jest ten dar, który miał nasz brat Igor. Kiedy był święcony i wybierał sobie taki tekst do obrazka prymicyjnego, wybrał sobie słowa biskupa Seylera: Panie, Ty znałeś mnie, a jednak wybrałeś. Weź przeto mnie takim, jakim jestem, ale uczyń mnie takim, jakim Ty chcesz mnie mieć. Jeden z naszych profesorów w Lublinie powiedział taką definicję szczęścia, że szczęście jest to samoistny szał radosnego bytowania. I ja jako kolega księdza Igora powiem wam, że u Igora zawsze był samoistny szał radosnego bytowania. Kiedy był klerykiem w seminarium, kiedy był księdzem, wikariuszem, administratorem, kiedy studiował w Rzymie, u niego zawsze był ten entuzjazm, że ja za nim czasami nawet nie nadążałem. Kiedy pojechaliśmy pierwszy raz do Zakopanego, koledzy kursowi po egzaminach, wszyscy już zeszli do dołu, była mocna burza, Igor wyleciał na górę i krzyczy do mnie: rób mi zdjęcie. Podskakuje do góry, ręce podnosi do góry i prosi, żebym ja zrobił zdjęcie. Wtedy, kiedy on w powietrzu, chmury z tyłu biegają, niedaleko Giewontu to było. I ksiądz rektor mówi: patrzcie, jaki dzieciak.
I często, kiedy niektórzy patrzyli się na niego, jego zachowanie, jego reakcje, jego życie, nieraz mówili, że on taki dzieciak. Ale właśnie to był ten dar kapłaństwa, dar jego życia i dar tego oryginalnego księdza Igora. Ostatnie 2 miesiące dla nas kolegów, dla braci jego, to był czas rekolekcji. Rekolekcje nieraz trwają kilka dni, rekolekcyjna nauka trwa kilka minut, kilkanaście. Dla nas te rekolekcje trwały 2 miesiące. Kiedy byliśmy świadkami cierpienia tego człowieka. Natomiast dla Igora tych 2 miesiące to była droga krzyżowa. I jeżeli można mówić, że czyściec jest na ziemi, to na pewno ten czas jego choroby, cierpienia to był czyściec tutaj na ziemi. Wiele razy, kiedy ktoś pytał, jak Igor, jedyna moja odpowiedź zawsze była taka: potrzebuje nieustannej modlitwy. Nie trzeba było mówić, jak on się czuje, nie trzeba było mówić, że jest mu coraz lepiej. Kiedy patrzyłem się na niego i byłem u niego nieraz z Komunią Świętą, to widziałem, że on jest tym człowiekiem, który potrzebuje nieustannej modlitwy. Dla nas to były rekolekcje, dla niego to była droga krzyżowa. Kiedy otrzymał relikwie świętego Antoniego, dawał wywiad do radio, to powiedział takie słowa: Bóg nie daje nam tego wszystkiego, o co my prosimy, ale daje nam to, co jest dla nas lepsze. To są słowa księdza Igora, który dawał taki wywiad. Bóg nie daje nam tego, co my prosimy, ale daje nam to, co jest dla nas najlepsze. Dlatego ta choroba, to cierpienie było jemu dane na pewno na lepsze. Żeby już tutaj na ziemi, cierpiąc, rozgrzeszając tych ludzi, którzy obok niego umierali, bo nawet tam w szpitalu, w reanimacji, w bloku reanimacyjnym, kiedy jeszcze mógł pisać w telefonie informacje, jak się czuje, nieraz rano pisze: rozgrzeszyłem po lewicy jednego pacjenta. Nieraz wieczorem pisze: rozgrzeszyłem po lewicy i prawicy 2 pacjentów, których reanimowali i oni umarli. Wszystko to się działo na jego oczach przez 2 miesiące. Kiedy leżał, rozgrzeszał tych ludzi, a mnie wołał do siebie, żebym ja mu przyniósł Komunię Świętą i żebym jego też rozgrzeszył. Dla nas to była rekolekcja, dla niego droga krzyżowa. Księże arcybiskupie, dziękuję za modlitwę, za pomoc materialną dla księdza Igora, za wsparcie, za słowa otuchy, za ciągłe zainteresowanie jego stanem zdrowia. Dziękuję kapłanom, dziękuję tym, którzy modlitwą, ofiarą pomagali Igorowi. Dziękuję tym, którzy potrafili w nocy razem ze mną stawać, na różańcu się modlić. Dlatego, że były takie chwile, kiedy on mi się śnił i ja wiedziałem, że mam stać w nocy i modlić się na różańcu. Dziękuję parafianom, rodzinie, w imieniu księdza Igora dziękuję oczywiście wszystkim przybyłym na ten pogrzeb. Był człowiekiem takim, jakim był, grzesznikiem po ludzku mówiąc, ale umarł z Chrystusem i zmartwychwstanie z Chrystusem. Na zakończenie chciałem jeszcze zakończyć te słowa z jego testamentu, który powiedział tak: przepraszam wszystkich, których w moim życiu obraziłem albo skrzywdziłem. W imię miłosierdzia chrześcijańskiego proszę was o przebaczenie. Ze swej strony przepraszam wszystkim, którzy by się poczuli do jakiejś winy wobec mnie. To są słowa zakończenia jego testamentu, które sporządził własnoręcznie
kiedy jeszcze był zdrowy w 2007 roku. Kończąc, chcę tylko powiedzieć, że Igor żył z Chrystusem, żył dla Chrystusa, z Chrystusem umarł i z Chrystusem powstanie do życia wiecznego.